Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, zaczynamy w końcu wymianę ikon, pierwszą w FIFA 22 i będzie ona trwała do 10 stycznia i później będzie jakby nowy zestaw tych kart dostępnych do 7 lutego. I jak widzicie, teraz to się pojawiło po raz pierwszy. W piątek nowy event, Winter Wildcards, i będzie to, mam nadzieję, lepszy event od tego, który jest aktualnie versus, bo ten event no naprawdę należał chyba do gorszych. Szkoda, bo karty naprawdę wydaje mi się, że miały dużo lepszy potencjał, ale w SBC w menu po prostu go nie było. Za chwilkę omówimy sobie po kolei to, co się opłaca w wymianie ikon. Również dzisiaj mam nadzieję, że odbierzemy w końcu paczkę z gwarantowaną darmową kartą z nowej generacji, gdzie jest m.in. Mbappe, Hernandez, Kamavinga, ale nie wiem, tej karty do tej pory, tej paczki właściwie do tej pory nie dostałem, zostały one wycofane, nie wiem dlaczego, większość osób je rano dostała, ja do tej pory nie mam i w ogóle nie wiem, czy widzicie, czy wy też tak macie, ja mam glitch, nie wiem, czy on się teraz naprawił, mam nadzieję, że tak, nie, dalej w sekcji mojej paczki mam tylko jedną paczkę dostępną, mimo tego, że mam 20, więc mam nadzieję, że to jak najszybciej naprawię, bo naprawdę nie jest to fajne. Bo gdy chcecie otworzyć jakieś paczki teraz, to po prostu tego nie zrobicie. Musicie otworzyć jakieś inne, których aktualnie może nie chcecie otwierać i chcecie zostawić na później. Mam nadzieję, że to nie zostanie na stałe, bo widzę, że chyba większość osób to ma, jak widziałem na Twitterze. Bardzo mam nadzieję, że to zmienią. Dobra, słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, co sądzicie o wymianie ikon. Za chwilkę do niej przejdziemy i sobie omówimy po kolei. Najpierw to, co trzeba zrobić, żeby dostać pierwsze chyba 8, tak? Żetonów czy 9. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy nową srebrną gwiazdę i jest to nowy design card z SBC. To jest premium SBC chyba i jest to chyba najśmieszniejsze zdjęcie w ogóle w historii FIFA. Było bardzo dużym memem w poprzednim roku i ma to samo zdjęcie w tym roku. Naprawdę, to mi się podoba, że coś takiego zrobili. Kolejna paczka za 55 tysięcy ze srebrnych bestii i to można sobie robić równocześnie prawdopodobnie z wymianą ikon w zadaniach. Zobaczmy, gdzie te zadania mamy. A te zadania mamy w punktach przełomowych. I oczywiście mamy tutaj, są mecze pewnie online, w trybie jedna liga i wygrać 6 meczów, co najmniej 8 kupionymi zawodnikami z La Ligi. Gol w 10 meczach i asysta podaniem prostopadłym w 5, więc bardzo proste. I to samo pewnie jest z zawodnikami Premier League, tak jest. I tutaj mamy 2 karty i mamy jeszcze to samo z Serie A, także tutaj 3 i 6 kart do zdobycia tutaj, gdzie 4 są, 4 czy 5? Chyba 5 w tym roku. Tak jest, 5 w skład Battles. I ostatnia w lidze weekendowej przez wygranie 13 meczów. Macie na to 26 dni, więc 3 ligi weekendowe, więc na spokojnie każdy sobie to powinien zrobić. I tak, tu mamy 11 niekupionych zawodników w wyjściowej 11, 11 Brazylijczyków w skład Battles, 11 Argentyńczyków, 11 piłkarzy z Eredivisie. Szkoda, że w tym roku nie ma srebrnych zawodników, bo to oznacza, że nie da się zrobić ich jakby za jednym razem i trzeba grać 6, 12, 18, 24 mecze w skład Battles. Oczywiście tą skład możemy sobie zrobić równocześnie z jednym z właśnie Eredivisie srebrnych lub Argentyńczyków lub Brazylijczyków, więc troszeczkę więcej meczów trzeba zagrać niż w poprzednim roku, poprzedniej edycji. Trochę szkoda, ale może jest to lepiej, że coś jest trochę inaczej, ale nie wiem, no wydaje mi się, że jednak było lepiej w poprzednim roku, gdy były te srebrne karty, gdy były karty jeszcze z UCL i gdy można było sobie to zrobić wszystko za jednym razem. Dobra, więc jest to tyle, jeżeli chodzi o zadania z wymiany ikon, a zobaczmy, jak wygląda wymiana ikon. Nie, żebym nie wiedział i pewnie większość z was też, bo jest ona jakby dostępna już od ponad tygodnia, ale no może ktoś jednak nie wiedział. I tak, za niestety nie wiem ile, bo nie się nie wyświetla, więc muszę zrestartować grę, czy mamy tutaj napisane, nie, 3 karty jest to napisane, więc nie będę restartował. Paczki na szczęście te 25 piłkarzy, 81 plus 25, 82 plus, 83 plus powracają, one są naprawdę bardzo, bardzo fajne, jeżeli wam brakuje kart do jakiegoś SBC, które sobie aktualnie robicie, czy to Vieira, czy to Viniciusa, to zdecydowanie polecam te paczki. Tutaj trzeba 5 kart na zawodnika, na 5 25 zawodników 83 plus. Pierwszą kartą jest Casillas, 89 za 6 kart. Raczej takie karty wam nie polecam tutaj brać, bo to się po prostu nie opłaca. Rio Ferdinand, wersja średnia, za 7 kart. I tu myślę, że już na pewno warto się zastanowić, jeżeli ktoś jest fanem Manchesteru, czy po prostu Rio Ferdinanda, czy po prostu brakuje mu środkowego obrońcę, to warto sobie na pewno tutaj się nad tym zastanowić. Ikona podstawowa lub pośrednia za 8 kart. Ja myślę, że raczej coś większego będę brał. Overmars za 9 kart, jest to wersja ta chyba średnia. I dalej mamy średnią wersję ikony, jest to paczka nie player pick, za 10 kart. I tu już jest na pewno dużo lepiej, nad tym już się na pewno będę zastanawiał. Desai 88 na HPD. I ta karta naprawdę byłaby bardzo dobra, gdyby te podania były troszeczkę większe. Wiadomo, można sobie je podboostować jakimś stylem gry, ale według mnie raczej się nie opłaca tej karty Desai'ego brać. Gdyby on był na środkowej obronie, ta jego karta 85, to myślę, że byłoby to ok za jakieś, nie wiem, tam 7 czy 8 żetonów, a 11 kart za tą kartę na środkowej pomocy raczej wydaje mi się, że się nie opłaca. Dalej mamy Del Piero, 87 za 12 kart. Pośrednia ikona, 89
9+, okej, tu już się robi naprawdę bardzo fajnie, za 13 kart i dalej mamy player picka z ikoną pośrednią lub podstawową za 14 również kart. Na pewno albo to, coś z tego wybiorę, bo ostatnią kartą jest, a nie, jeszcze medalej, okej, myślałem, że to już jest koniec, a tu jest jeszcze Zambrotta, ikona pośrednia lub prime za 16, ikona podstawowa lub prime również w player picku i ostatnią kartą jest Wayne Rooney, jego wersja średnia i to jest na pewno karta, którą, jeżeli ktoś potrzebuje HPO, to jest na pewno karta, którą możecie sobie używać do kart nawet teamowy syn na pozycji HPO, bo jest on naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ale ja na pewno będę brał jakąś paczkę lub player picka, ale wydaje mi się, że wezmę albo to, gdzie jest 16 kart, bo oczywiście będę robił wszystkie 19, tak? 19 kart jest? Jest 19 kart, więc ja prawdopodobnie wezmę sobie tą paczkę z ikoną pośrednią lub prime i do tego tą paczkę tutaj z początku, gdzie jest 3 karty, gdzie jest 25 zawodników, 82+. Wydaje mi się, że w ten sposób to sobie zrobię. Lub tą paczkę, do tego jeszcze tą paczkę z 25 zawodnikami, 81+, za 2 karty i do tego player picka, gdzie jest tutaj podstawowa lub pośrednia wersja za 14 kart, ile się da, chyba się da, dokładnie tyle chyba wychodzi. Piszcie w komentarzach, co według was najlepiej się opłaca, bo jestem bardzo ciekaw, co wy będziecie brali. Jeszcze to na pewno zależy od tego, jak będą wyglądały te player picki i paczki, bo na pewno będzie ich dość sporo na YouTubie i na Twitchu będą ludzie otwierali, więc też na pewno może niektóre będą lepsze, więc o tym zadecyduję prawdopodobnie gdzieś dopiero w połowie lutego, gdy będzie już dostępne te 9 pozostałych kart do zebrania. Dobra, zobaczmy jeszcze, co mamy obok wymiany ikon, jeżeli chodzi o dzisiejszy content. Paczek mam 81+, tych, nie wiem, chyba 15 albo 16, nie wiem, bo nie jestem w stanie zobaczyć, bo się paczki nie pokazują, tak jak mówiłem wcześniej. I zaczniemy sobie za chwilkę jeszcze od tego player picka 84+, którego dostaliśmy wczoraj. Jedna paczka jeszcze w SBC, jest jeden złoty zawodnik, więc fantastyczny SBC po raz kolejny. Takie podsumowujące ten event i jest to tyle. Także wymiana ikon i jedno SBC o paczkę. Także okej, przejdźmy sobie do tego player picka 84+ i z nim zaczniemy tak naprawdę dzisiejszy pack opening. Zobaczymy, czy dzisiaj się coś fajnego uda trafić. Mam nadzieję, że w końcu jakąś kartę eventową, bo tej już naprawdę nie trafiłem chyba od 3 albo 4 tygodni, jeżeli chodzi o jakąś kartę eventową. Czym zaczniemy? No oczywiście, że duplikatem, bo czym by innym. Mam nadzieję, że chociaż ta karta jest wymienna, bo jak nie, to będę musiał odzyskać. Okej, na szczęście jest wymienna, więc chociaż tyle. Lecimy do paczek. Pierwszą wam pokażę, a resztę już tylko te, w których coś będzie. Nie mam pojęcia nawet, jakie tu mam paczki. Mam chyba 15 albo 14 tych paczek, 81+, a pozostałe są takie zamiast nowych. Jest paczka na pewno za 50 tysięcy, za 55. Nie mam pojęcia, dlaczego jest to w ten sposób, tak to wygląda. Mam nadzieję, że to jak najszybciej naprawią. Jak coś trafimy, to się widzimy. I dobra, kolejna paczka, chyba numer 3 już, 81+, jak na razie nic nie było. I jest pierwszy walkout. Anglia, prawy obrońca i będzie Alexander Arnold, chociaż tyle, że overall w miarę okej, 87 na pewno się przyda. I co, słuchajcie, zostało nam już 8 paczek, paczki 81+, się skończyły. Był tylko jeden walkout, chyba w 13 albo 14, które zrobiłem. Teraz paczka z Team of the Weekiem, nowym Team of the Weekiem, który wyszedł przed chwilą. Szczerze mówiąc, nawet nie patrzyłem, co tam można trafić, więc zobaczmy. Jest walkout. Serbia, Damasnik i będzie to Vlahović 84. No cóż, nie wiem, czy może być cokolwiek lepszego. Okej, także po prostu tylko 30 tysięcy. Chociaż może za 14-15 się sprzeda. Także jak go sprzedaję sobie szybko, może się uda te 3-4 tysiące więcej za niego dostać. Dobra, słuchajcie, zostało nam 5 paczek. I lecimy teraz chyba z najlepszą, jaką mam tutaj na dzisiaj, czyli paczką za 55 tysięcy. Niestety nie mogę jej zostawić na sam koniec. Jest to naprawdę bardzo wkurzające. Zobaczmy, czy będzie coś tutaj. Niestety nie. Naprawdę to jest chyba jeden z najgorszych pack openingów, jakie miałem. Marco Asenjo 83. Dobra, słuchajcie, została nam ostatnia paczka tak naprawdę, bo pozostałe 3 są bardzo słabe, chyba 2 srebrne, z czego to kojarzę, więc tutaj zakończymy odcinek. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, co sądzicie o wymianie ikon i co będziecie w niej brać, co według was się najbardziej opłaca. Lecimy z ostatnią paczką za 50 tysięcy. Czy zakończymy czymkolwiek dobrym? Oczywiście, że nie, bo po co? Najgorszy pack opening chyba w tej FIFA, naprawdę. Także to było tyle. I widzimy się w piątek w nowym evencie i mam nadzieję, że te paczki naprawią, bo jest to strasznie irytujące, gdy nie możecie otworzyć paczki, którą chcecie. Na razie.